I jestem na żywo. Dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, niedzielny. No niestety nie udało się wygrać, no ale cóż, tak to jest. Wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pogadamy, panie i panowie, o tym, co tam ciekawego w Hormudzie, krótko mówiąc, czyli o rzeczach ważnych, ważniejszych, mniej ważnych, różnie to jest. Ale dzisiaj odcinek, no jak zawsze, ciekawy, interesujący, ale mamy gościa specjalnego, panie i panowie. Dzisiaj naszym gościem będzie Katarzyna Troszczyńska. Pogadamy sobie o niej nowej książce, panie i panowie, Dobra Rodzina. Można jak najbardziej na czacie, czy z tej strony, gdzie z tej strony, nie, z drugiej strony. Jest przypięty link, możecie panie i panowie tę książkę sobie kupić, aby jak to mawia siostra Anastazja, nabyć drogą kupna, proszę bardzo, wchodźcie i naprawdę warto, przeczytałem, warto. Dodatkowo, oprócz tego, że będzie rozmowa, no będziemy mieć dla was również książki, tak, zgadza się, wydawnictwo Mięta nas, no zaszczyciło, mamy dla was kilka kopii tejże książki, więc słuchajcie uważnie, zadawajcie ciekawe pytania, a rzeczywiście, no mam nadzieję, że będzie dobrze. Witam cię bardzo serdecznie, Krzysztofie, cześć, fajnie, że jesteś. Dariusz Tokarczuk, dobry wieczór wszystkim, witam jak najbardziej. Oczywiście, panie i panowie, ważna sprawa, za dwa tygodnie, który dzisiaj jest czwarty, za niespełna dwa tygodnie, będzie nasz live, odcinek świąteczny, odcinek charytatywny i tutaj jedna mała zmiana, nie będzie to w niedzielę. Nie będę rywalizował, nie będę konkurował z meczem o Mistrzostwo Świata, panie i panowie, nie jestem szalony, ale w sobotę, zaraz po innym meczu, czyli meczu o trzecie miejsce, nie będzie to niestety mecz z Polską, zrobimy sobie odcinek nasz świąteczny. W tym momencie jest już rzeczywiście kilka fajnych osób potwierdzonych, bo oprócz tego, co wiecie, poprowadzę odcinek wraz z Lincolnem. Lincolna znacie, często się pojawia na tym kanale. Potwierdzony już w tym momencie już jest Rafał z Galerii Horroru. Będzie Julian z kanału Brody z Kosmosu, Michu Szczepański się pojawi, będzie Łukasz z Fishing and Freediving Ireland, więc również on się pojawi. Najprawdopodobniej jeszcze kilka innych fajnych osób, próbujemy zobaczyć dobrych, ciekawych, fajnych gości, więc będzie jak najbardziej dobrze. Czekaliśmy się i doczekaliśmy się. No tak to jest, panie i panowie, zdarza się czasami, że, no, że nie wszystko wypali. Dobrze wiecie, nie tak dawno... Tydzień temu, dwa tygodnie temu, mieliśmy się spotkać z aktorem Jędrzejem z Korony Królów. No niestety jeszcze się nie złożyło. Koniec roku, grudzień, święta, no to wiadomo, że akurat jest dosyć hektyczny, ale udało się najbardziej. Na dobre rzeczy warto czekać. Cześć Lancel, dobry wieczór Marcinie, witajcie panie i panowie. Zgadza się. Polska nie była najgorsza, w tym ostatnim meczu pokazali, że jak żegnać się z kasą. Zgadza się. A Michał z ponarzekajmy o filmach? Też będzie. Widzisz, o Michale zapomniałem. No tak to jest rzeczywiście. Także panie i panowie, słuchajcie, no oczywiście pretekstem do tego, że spotkamy się z Katarzyną, jest jej nowa książka. To naprawdę nie jest jej pierwsza książka, ale jest jej pierwsza solowa, więc o tym sobie pomówimy zaraz. Będziecie mogli zadawać pytanie, panie i panowie, a ja nie będę chyba dłużej przedłużał, bo nie ma rzeczywiście po co. Panie i panowie, przed wami Katarzyna Troszczyńska. Dzień dobry wieczór, Katarzyno. Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie. Słuchajcie, drodzy widzowie, no pani Katarzyna nie pisze 50 książek rocznie, nie jest tak popularna jak chociażby Remigiusz Mróz, więc może krótka notka biograficzna tutaj od wydawnictwa. Autorka, dziennikarka pisała między innymi do magazynów Pani, Twój Styl, L, Zwierciadło, Portali na Temat oraz Wirtualna Polska, więc to słuchajcie, to nie są jakieś ociupinki wielkie news, to są rzeczywiście poważne wydawnictwa. Obecnie związana jest z portalem psychologicznym om.pl, razem z Karoliną Głogowską, pamiętacie Karolinę? A to ta pisarka, która była kiedyś u nas tutaj jak najbardziej, napisała Inną kobietę, 12 życzeń i Zanim cię zapomnę. Współautorka książki Kobiety, które starają się za bardzo, trochę za szybko, na bezdechu się, nie za wszystkiego, myślałem, że się uda, która jest zbiorem wywiadów z Sylwią Sitkowską, psycholożką i psychoterapeutką. Jest fanką Lien Moriarty, i podobnie jak Moriarty, najbardziej interesuje ją rodzina i jej tajemnice. Dobra Rodzina, czyli książka, o której sobie dzisiaj pomówimy, powieść oparta na prawdziwych wydarzeniach, jest jej samodzielnym debiutem. Katarzyno, czy chciałabyś coś do tego dodać, do tego bio, które tutaj właśnie przytoczyłem? Nie, bo to jest tak pełen opis, że ja już chyba muszę zamilknąć. Zgadza się. Słuchajcie, na razie... Że powiem, mam kilka pytań. No słuchajcie, to jest mój kanał. Ja wiem, że my razem go robimy, ale rzeczywiście najpierw ja zadam kilka pytań, potem wam pozwolę i będziecie mogli sobie spokojnie wypogadać. Jak już mówiłem wcześniej, pretekstem jest... Gdzie to ta książka jest? Pretekstem jest Dobra Rodzina.
Książka, która jest w 2006 roku w niedużej miejscowości, ginie dziewczyna. Panie, panowie, taki zarys fabuły. 3 dni później w lesie zostaje odnaleziona, odnalezione jej nagie zwłoki. Przyjaciele, lokalna społeczność, a przede wszystkim rodzina są wstrząśnięci. Tym bardziej, że podejrzenia szybko pada na młodszą siostrę zamordowanej Berenikę i jej chłopaka. Książka, bardzo dziękuję w ogóle wydawnictwu za to, że mi udostępniła tęże książkę, jak zresztą jest inspirowana prawdziwą historią i chciałem cię zapytać, gdzie, skąd, jak, bo Wes Craven, znany reżyser horrorów, kiedy tworzył postać Freddy'ego Kruegera, mało osób o tym wie, ale akurat jest to oparte na faktach, bo przeczytał serię artykułów gdzieś tam w gazecie, gdzie dzieciaki, które przyjeżdżały z rodzicami gdzieś tam z Azji, przyleciały do Ameryki, mówią rodzicom, coś nam się śni, ktoś nas próbuje zamordować. Rodzice, nie, nic, idź spać. Kilka dni później te dzieciaki wszystkie zmarły, więc to był pretekst do tego, żeby wymyślić postać. Oczywiście wiadomo, że potem Freddy Krueger, wszystko było wymyślone i tak dalej, ale prawdziwe wydarzenia, prawdziwa historia. Skąd pomysł? Czym się wzorowałaś, czym się inspirowałaś? Wiesz co, ja bardzo chciałam napisać książkę o morderstwie w rodzinie i od tego się zaczęło, od samego pomysłu i rzeczywiście chciałam, żeby takim inspiracją była prawdziwa historia, szczególnie, że ja ciągle czytam media, przeglądam gazety i tam jest zawsze, że taki miły chłopiec właśnie zabił swoją rodzinę, taka miła dziewczynka zabiła swoją matkę, tak? Albo słynne historie o tym, jak matki też zabijają swoje dzieci, więc bardzo mnie to ciekawiło tak po ludzku i też dziennikarsko. I przyznam szczerze, że po prostu zaczęłam googlać różne opcje, kto kogo mógł zamordować i wyskoczył mi artykuł o takiej zbrodni. Bardzo mnie jakoś tak wciągnął i ja się boję, że wszyscy oczywiście zaczną googlać, chociaż już trochę osób wie, co to za historia. Natomiast tak było i przeczytałam tą historię, zrobiłam taki konspekt i wysłałam mojej wydawczyni z wydawnictwa Mięta, no i też im się to spodobało, bo obie są dwie wydawczynie. Bo rzeczywiście, no to jest, chciałem powiedzieć debiut, ale debiut solowy, więc rzeczywiście to jest troszeczkę inaczej niż to wyglądało. W ogóle mówiłeś, że zaczęłaś googlać, kto kogo zabił, to jest zabawne, bo ja ogólnie oprócz tego, że prowadzę kanał, czy jakiś czas tam lubię sobie zrobić niezależny film krótkometrażowy i czasami mam tak, że na przykład odzywam się, mam koleżankę, na przykład prawniczkę i mówię, słuchaj, co 15-latek musiałby zrobić, żeby trafić do więzienia? A ona mówi, a co się stało, o co chodzi? Albo rzeczywiście, jakby ktoś sprawdził historię mojej przeglądarki, słuchajcie, to tam takie rzeczy się czasami wpisuje, że no naprawdę można się delikatnie mówiąc zdziwić. Może być rzeczywiście dosyć poważnie. Książka... Moja przeglądarka też jest bardzo taka, mogłabym pójść mówić po tym, jakby to miało być powód. W ogóle w tym momencie, jak widzicie, pani Katarzyna jest we Wrocławiu. To bardzo dobrze widać, przecież na ścianie wszystko jest. Jest taka małpa. Jak się udała impreza? Jak się udały targi? Znaczy, w ogóle targi są super i teraz byłam już na trzecich i piękne miejsce, bo to hala stulecia, dużo ludzi, w sensie w ogóle dużo ludzi, więc super. No i bardzo dobrze, więc jeżeli panie i panowie, mam nadzieję, że byliście dzisiaj, że mogli się odwiedzić. Z tym jest czasami różnie akurat. W moim przypadku niedziela jest bardzo, chciałem powiedzieć, luźna, no ale wiecie jak to jest. Dobry wieczór pani, hejka, oczywiście, że tak, jak najbardziej panie i panowie, naduście łapy dla pani. A pani Katarzyny, w ogóle w opisie będzie link do Instagrama, możecie dać, wtedy wejść na Instagrama, zobaczyć co się dzieje. To jest, w dzisiejszych czasach mamy tyle true crime, że po prostu do koloru, do wyboru. No zgadza się, ta książka, chciałbym powiedzieć, jest lekka, łatwa i przyjemna, aczkolwiek może to nie byłoby dobre określenie, ale jeżeli lubicie dobrą, fajną książkę, ciekawą sensację, to rzeczywiście warto tę książkę sobie przeczytać, warto ją nabyć. W tym momencie, ja mówię, książka ukazała się 9 listopada, czy jest już ona dostępna w formie e-booku albo w formie audiobooku? Tak, jest dostępna w każdej postaci, w każdej formie. Więc widzicie, nie ma żadnego wytłumaczenia, jeżeli nie chce ci się czytać, nie masz czasu, po prostu weź ciach, dziękuję bardzo, włączy audiobook. A w ogóle pytanie w sumie takie będzie troszeczkę czapki, niby tytuł naszego dzisiejszego odcinka jest, czy dobra rodzina jest dobra, ja... Postaram się nie zdradzać fabuły i raczej rzeczywiście wydaje mi się, że ten zarys, który był dzisiejszej tej książki powinien zachęcić.
skąd pomysł na pisanie? Bo to rzeczywiście trwa już ładnych parę lat. Jak już mówiłem, jak czytałem wcześniej kilka książek wydanych, już na koncie masz. Skąd pomysł w ogóle na pisanie? Wiesz co, chyba wydaje mi się, że ja po prostu jestem dziennikarką, tak? I chyba każdy z dziennikarzy, większość przynajmniej, nie pamiętam teraz już tego nazwiska, bo to jakiś skandynawski pisarz, który był dziennikarzem, został pisarzem i on powiedział kiedyś, no, że to jest taka naturalna droga, takie pragnienie dziennikarza, że po jakimś czasie chce pisać swoje rzeczy. Myślę, że coś w tym jest, tak? No rzeczywiście, to wydaje się być naturalna kolej rzeczy. Normalnie prosto, wiesz, nie ma żadnego olśnienia, jakiejś eureki po prostu. Nie było tak, że obudziła się pewnego dnia i mówię, dzisiaj to ja napiszę książkę, będę pisarką i będzie super. Nie było czegoś takiego. Nie, ja cały czas myślałam o tym i chciałam, ale chyba nie miałam odwagi. Tak pytam, ponieważ pretekstem do tego, i to w sumie tak naprawdę bardzo często pojawia się to pytanie przy okazji czytelnictwa w Polsce. No wiemy, że nie jest z nim najlepiej. Tutaj mam oficjalne dane na stronie internetowej Biblioteki Narodowej. Tak, ja jestem w Redota w tym aspekcie. I krótko mówiąc, teoretycznie jest lepiej, bo o 3 punkty procentowe, 4 punkty procentowe skoczyło w ciągu ostatnich kilku lat, ale w latach 2020-2021 przynajmniej jedną książkę przeczytało aż, jak ładnie to jest napisane, 42% respondentów. Czyli krótko mówiąc, no większość Polaków nawet nie sięgnęła po jedną książkę. I to słuchajcie, mówiąc książkę, mam na myśli zarówno powiedzmy tomiszcze Tolkiena, jak i Antka na przykład. Więc czy na przykład Remigiusza Mroza, czy jakąś inną książkę. W takim układzie, czy gdy ludzie no, nie garną się do czytania, czy pisanie książek ma sens? No wiesz co, to jest takie dobre pytanie, odwieczne chyba. Wiesz co, ja patrzę na osoby, które osiągnęły sukces, też się przyjaźnię z takimi osobami, w sensie na przykład przyjaźnię się z Magdą Majcher, która pisze True Crime i jest też... Pozdrawiamy, już... Magdę. Tak, i jak ona mi czasem mówi, ile zarabia, to ja sobie myślę, tak, no, ona bardzo ciężko pracowała, ale udało jej się to, tak? Mam też inną koleżankę, Justynę Bednarek, która pisze książki dla dzieci, ale też już jest znana, więc ja się wolę, wiesz, to jestem w ogóle optymistką i wolę się trzymać tych pozytywnych przykładów, i, a nie tych negatywnych. No i tak trzeba rzeczywiście patrzeć w to, bo można powiedzieć, patrzcie, 58% ludzi nie czytało w ogóle ani jednej książki, ale słuchajcie, to było za lata 2020 i 2021, ale 2018 to było 38%, przeczytało jedną książkę, 2019 39%, teraz 42%, więc idzie do góry. Ja domyślam się, że rzeczywiście to badziewie, które krążyło przez ostatnie dwa lata, nazwy nie wymówię, bo wiadomo, algorytmy YouTube'owe słuchają. No na pewno to jakoś pomogło, ale tutaj właśnie widzę fajnie Jurek napisał, że chociaż zdjęcia z ostatnich warszawskich targów książki przeczyły temu zjawiska, a umówmy się, że wszystko drożeje, rynku wydawniczego też to nie omija to zjawisko. Tak, wiesz, to kiedyś mi powiedział wydawca jeden, wydawca z Pruszyńskiego, powiedział mi, że na przykład kobiety mają coś takiego, że one wolą kupić książkę swojej ulubionej autorki i zaoszczędzić na przykład na czymś. Oczywiście, że zanim się zostanie tą ich ulubioną autorką, to trzeba czasu, ale że no tak nie jest. Ludzi na targach było mnóstwo i w Katowicach, i w Krakowie, i tak samo w Wrocławiu. No więc tylko się cieszyć, bo można powiedzieć, o popatrzcie, aż tyle ludzi, ale z drugiej strony idzie ku lepszemu, coraz lepiej, coraz więcej osób czyta. Mam nadzieję, ja o czym mówię od lat, nie jestem statystycznym Polakiem, lubię czytać książki. A od kiedy, panie i panowie, przyznałam się szczerze, od kiedy odkryłem pewną aplikację, która pozwala mi również słuchać te książki, no to jestem w Redota, jestem aspołeczny, po prostu tylko i wyłącznie słucham i odkrywam nowych autorów i tylko się człowiek denerwuje, mówi, czemu ja tej aplikacji nie odkryłem dawno, dawno temu, bo no wiecie, jak jest kanał, jak jest praca, rodzina, z dzieciakami też trzeba posiedzieć, w ogóle lekcje zrobić i tak dalej, no to nie na wszystko jest czas. A ja, panie i panowie, przypomnę wam, że dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna Troszczyńska, autorka, pisarka. Dobra robota, dobra książka, oczywiście, że tak, dobra rodzina tym razem. I słuchajcie, wydaje mi się, że to może być dobry chyba moment, ażeby rozdać pierwszą książkę. Co myślisz, Katarzyno? Damy widzom? Damy. Słuchajcie, ludziska, więc tutaj już uruchamiam naszego magicznego StreamYarda. Gdzie to jest? Tutaj, proszę bardzo. Wpisujcie hashtag rodzina wśród osób, które wpiszą hashtag rodzina, więc za chwilkę rozlosujemy
rozlosujemy pierwszą książkę. Również możecie zadawać pytania do Katarzyny, tylko napiszcie P wcześniej, żebym wiedział, że to jest pytanie do Katarzyny, a nie jakaś rozmowa, która tam sobie z wami gdzieś tam się toczy. Tutaj będziemy patrzyli, jak to sobie rośnie. Rodzina, zgadza się, rodzina, panie i panowie. Wspomniałaś o rozmowie z wydawcą z Pruszyńskiego i o pieniądzurach i w ogóle mnie chodzi o konkretną kwotę, ale czy, no jesteś dziennikarką, więc to troszeczkę inaczej, ale czy tylko byłabyś w stanie wyżyć, spokojnie się utrzymać z pisania książek? Czy to jest rzeczywiście, czy już jesteś na tym etapie swojej kariery, że spokojnie nie ma problemu i jak Katarzyna pisze raz na... Wiesz co, gdybym pisała dwie książki, znaczy jedną książkę na dwa miesiące, to już tak. Nawet z samych zaliczek, ale ja raczej jestem wolniejsza, więc jeszcze niekoniecznie, cały czas jeszcze pracuję jako dziennikarka. Aha, no i bardzo, bardzo dobrze, właśnie przytaczałem tutaj wcześniej informacje. Słuchajcie, wpisujcie hashtag rodzina, rozdamy wam książki. Jesteście strasznie powolne w redoty dzisiaj, ale to jest akurat chyba bardzo często, bo tak dużo osób właśnie kojarzy sukces finansowy chyba najbardziej, no ze wspomnianym przeze mnie już Remigiuszem Rozem. No tak to jest, ale sprawdziłem specjalnie. Panie i panowie, możecie myśleć, że on pisze bardzo dużo, ale on nie jest polskim autorem, który napisał najwięcej książek. Bo sprawdziłem, bo jest autor, panie i panowie, bardzo, bardzo znany, który napisał najwięcej książek, nie tylko w sumie w Polsce, no jest ujęty jako na świecie, panie i panowie. I no. Napisał ponad 600 książek. A żył tylko 75 lat, więc można się domyślić, że w ciągu 50 lat napisał 600 książek, a to jest książka co miesiąc. Chodzi o bardzo zasnego Józefa Ignacego Kraszewskiego, panie i panowie, więc jeżeli myślicie, że jak Remigiusz Mróz wypuszcza książkę co, nie wiem, chyba co dwa miesiące, on bardzo, bardzo, bardzo dużo tego robi, no to rzeczywiście, że jest dużo, no to niekoniecznie. Poczekajcie, aż Katarzyna naprawdę powiedziała dwie książki rocznie, a jak będzie chciała być milionerką, to będzie wydawała ich 5 rocznie i wtedy będzie rzeczywiście grubo, rzeczywiście poważnie, pewnie to pisze Krzysztof, ale to też zależy, co preferuje młodzież, bo jeśli siedzi się w apterze i w greju, uznać to za arcydzieło, to coś tu nie pasuje. Wiesz, to jest taki odwieczny dylemat, tak? W ogóle wszyscy go mają, czy ja na przykład, no ten sukces Blanki Lipińskiej, tak? No powiedzmy sobie szczerze, że ona zarobiła mnóstwo pieniędzy na książce, no, która jednak dla większości, jestem w tej większości, jest raczej kosmosem. W sensie takim, że no ja, to nie jest w ogóle dla mnie książka. Wiesz, no cóż. Zdarza się, no ja osobiście nie... Ja osobiście nie czytałem, że... Dobra, no. Nie myślę, żebyś nawet chyba nie przebrnął, ale jakby nie chodzi o to, że i tak jest ewenementem, w takim sensie, że ja sobie o niej myślę, wow, ona po prostu to zrobiła, jest super pewna siebie, w ogóle się tego nie wstydzi. To są takie cechy, które teraz są ważne, no. Nie, ja nawet w sumie przyznam, że akurat nie próbowałem czytać tej książki. Chyba druga czy trzecia część filmu, tam kolejne 365 dni, postanowiłem zrobić recenzję, bo widzowie się pytali, no i mam taki cykl, to się nazywa się bluzgane recenzje, gdzie po prostu jadę po tym konkretnie i tam naprawdę w tym cyklu pojawiają się różne filmy. Nie byłem w stanie, uwierz mi, nie byłem w stanie tego filmu obejrzeć już. Nie mogę tak, bo ja nie chcę je obgadywać, ale wiesz. Ja mogę jak najbardziej. Słuchajcie, przypomnę, bo widzę właśnie, że dołączyło kilka osób. Zaraz rozdajemy pierwszą książkę Katarzyny, więc piszcie hashtag rodzina i wśród osób, które to zrobią, będziemy losowali książkę. Witam cię, Ironek, fajnie, że dołączyłaś. Cześć, Adalet, witam. Bardzo jestem. Pytanie od Madame Perfumel. Kasia, jesteś też ghostwriterem, czy tylko piszesz pod swoim nazwiskiem? Jestem też ghostwriterem. Napisałam książkę jako ghostwriter jedną i teraz piszę też drugą. Jak skończę teraz jedną jeszcze dla wydawnictwa Mięty, to piszę jako ghost, tak. Proszę bardzo, więc możecie przeczytać, a nie będziecie nawet... Ostatnio czytałam gdzieś wywiad z Katarzyną Bondą, której jestem wielką fanką, która powiedziała, że to jest skandal, że znaczy w ogóle, że ona tego nie uznaje i uważa, że ludzie, pisarze, którzy są ghostwriterami, to w ogóle upadek kompletny. Nie zgadzam się, Kasiu. Nie, po prostu też zarabiamy. Proszę bardzo, więc jak jutro zobaczycie na TikToku jakiegoś shorta, Roszczyńska jedzie po Bondzie, naprawdę to będzie. Potem się okaże, że to nie. Ja lubiłam Katarzynę Bondą, dlatego tym bardziej mnie to tak jakby trochę zbulwersowało, nawet, że tak powiedziała. No ale to każdy ma swój sposób, bo tak naprawdę. Słuchajcie, drodzy widzowie, to nie wzięło się znikąd, że takie osoby właśnie jak ja powiem w ten sposób, że no
powiem tak, to jest kanał filmowy, bardzo często się poruszamy, używamy tejże nomenklatury. Michael Caine, bardzo znany aktor, zacny po prostu, Sir Michael Caine, powinienem rzec, Oscary i w ogóle, wystąpił w takim filmie jak Szczęki 4, gdzie po prostu no, ten film jest nie do oglądania, jest to koszmarna wersja. No i kiedy zapytał go dziennikarz kilka miesięcy po premierze tego filmu, mówi, czy widziałeś film Szczęki 4, w którym wystąpiłeś? Mówi, nie widziałem tego filmu, ale za to widziałem Dom, który kupiłem sobie za czek. Pewne rzeczy się robi po to, że się w nie wierzy, a pewne rzeczy po prostu, żeby zapłacić rachunki. I tak to rzeczywiście jest. A poza tym... Ja bym odczarowała ten to będzie ghostwriterem, dlatego że ja napisałam takie książki, które po prostu uważam dziennikarsko są ważne dla kogoś tam, tak? To nie było jakieś tam kwoty. Protestuję. Naprawdę, to były wartościowe rzeczy takie, że ja po prostu nie wierzyłam. No i bardzo dobrze, no to tak trzeba, bo wtedy wydaje mi się, że jak już byś pisała jako ghostwriter i przeciwko swoim, to już byłoby całkowicie słabo. Kraszewski miał dar do przedstawiania monarchii w Polsce, a najbardziej hrabina Kozel i ukazanie dworu Augusta II Mocnego. Słyszałem, że miał dziś nie napisać linijki. Wow, tu widzę już wiedza tajemna wkracza. Nie, akurat nie o nim, ale w ogóle o tym, że no. A tutaj jeszcze, ja też widziałem niektóre fragmenty 465 i zupełnie mi to wystarczy, pisze Iron. No tak. Słuchaj, nie będziemy wnikali. Widzę, że tutaj jest coraz więcej osób. Słuchajcie, dobra, losujemy pierwszą książkę. Że ja muszę opowiedzieć, bo może nie lubimy Blanki, w sensie nie, to nie jest dla nas, ale naprawdę, słuchajcie, no jest grupa kobiet, która po prostu oszalała na punkcie tej osoby i tego to co, czyli tego nie pisać, bo ktoś to potępia, a ileś osób to iluś kobietom to pomogło? To taki jest, wiesz, trudny temat. No tak naprawdę to dla każdego coś miłego. Są osoby rzeczywiście, które lubią true crime, ktoś się fascynuje tylko i wyłącznie poezją, a są osoby rzeczywiście, które ja pamiętam akurat, drodzy widzowie, dobrze wiecie, że jestem tak stary, że ja pamiętam Święta bez Kevina na Polsacie, ale pamiętam, było coś takiego w latach 90., a znam to tylko z tej perspektywy, że moja siostra była namiętną czytaczką, harlekiny były coś takiego, panie i panowie, to było bardzo popularne, Roman Sidła i rzeczywiście one były tanie i to były po prostu, no może nie prekursorki Hanki, nie no, wiecie dokładnie o co chodzi. Prekursorskie takiej literatury erotycznej, romantycznej dla kobiet. No więc widzicie, nie mówię po ani Harlekina żadnego, nie. To jest chyba jedyny przypadek w moim życiu, że cieszę się, że czegoś nie przeczytałem, ale no, przynajmniej miałbym się na dany temat wypowiedzieć, a dobrze wiecie, że mam takie dziwne założenie, że jeżeli czegoś nie obejrzałem, nie przeczytałem, nie wysłuchałem, no to się na ten temat nie wypowiadam. No to słuchajcie, ostatnia szansa, żeby wpisać hashtag rodzina i losujemy pierwszą książkę Katarzyny i lecimy 3, 2, 1. 0 start. Lecimy. Zaraz zobaczymy, kto dostanie pierwszą książeczkę. Mamy 3 dzisiaj, panie i panowie, więc jak najbardziej. Jakubie, jesteś zwycięzcą, więc odezwij się do mnie. Ja przekażę twoje dane. Daj znać, Jakub, w ogóle, że jesteś na czacie. No tutaj sobie zaznaczę, ale chyba widzę, że Jakub jest. Także odezwij się do mnie, ja przekażę twoje dane do wydawnictwa i będziemy lecieli z koksem. Wydawnictwo będzie to ogarnęło. Tutaj widzę, że rozmowa trwa zacięta odnośnie Gry o Tron, no i proszę bardzo, panie i panowie, jak najbardziej. Za sukcesem mężczyzny stoi kobieta. No, biorąc pod uwagę, że mam bardzo, bardzo cierpliwą, no to chyba jak najbardziej tak to jest. Już tutaj popatrzę, co jeszcze panie i panowie piszecie. Przyjaźni pani z jakimś innym pisarzem, czy jest to ten typ przyjaźni, jaką mieli Tolkien i Lewis? A jaką mieli Tolkien i Lewis? No właśnie, ja też nie specjalnie wiem. Taką abrygatką, bo raczej wydaje mi się, że czytam dużo, ale akurat tego nie wiem. Natomiast przyjaźni się, tak Boże, ja mam w ogóle bliską przyjaciółkę Karolinę Głogowską plus Magdę Daszewską. Ona teraz napisała super thrillery, zresztą już zostały sprzedane prawa do ekranizacji, Córeczka. Karolina też pisze super, no, wspomniana Magda Majcher. Jakby w ogóle cudownie, w takim sensie, że ja się czuję wtedy bezpiecznie i bardzo dobrze życzę. Jak Magda Daszewska powiedziała mi, że sprzedała prawa autorskie, miałam aż ściary, więc myślę, że super, a jeśli chodzi o rywalizację, to tak sobie myślę, no myślę, że tak, w jakimś sensie, może nie rywalizację taką, że komuś źle życzysz, no ale patrzysz i sobie myślisz, Boże, jak ona to super napisała, albo coś tam, no to chyba to jest naturalne. Tego nie wyklucza przyjaźni. Oczywiście, że tak, to jest, może powiedzmy, jakaś tam konkurencja, ale zdrowa, to nie jest tak, że o, popatrz, on zrobił, ona zrobiła, nie, no,
rzeczywiście coś no, dobrego. Nie to jak konkurencję, po prostu, mm-hmm. no, po prostu dużo rzeczywiście ludzi czyta i z tym się trzeba chyba pogodzić. I fajnie, że to robią i że mogą zarabiać na swoich marzeniach. Zgadza się. Dobrze, Jakubie, widzę, że jesteś super. Odezwij się do mnie, czy to na Instagramie, na Facebooku, czy gdzieś tam po prostu, nawet jak wejdziesz w YouTube, w zakładkę o mnie, to masz mojego maila, możesz również odezwać się i otrzymasz książkę. Słuchajcie, panie i panowie, przypominam, na czacie u góry jest przypięty link do książki. Wejdźcie sobie, rzeczywiście kupcie. Niedługo święta, słuchajcie, zróbcie swojej dziewczynie, swojemu facetowi prezent, czemużby nie, słuchajcie. Taka cena, no po prostu, no to rzeczywiście wstyd byłoby naprawdę nie skorzystać z tej oferty. No a krótko mówiąc, wspieracie, słuchajcie, lepiej wspierać swoich dobrych autorów, niż na przykład, ja kupię kolejną książkę, no może nie Tolkiena, bo to akurat niekoniecznie dobry przykład, ale powiedzmy kolejną biografię Whitney Houston. Tego akurat rzeczywiście nie potrzebujemy, panie i panowie, bo Darek, moja mama czytała Harlekiny, pełno tego miałem w domu. Słuchaj, Dariuszu, no nie ten Katarzyna. Nie czytała. A ty czytałaś Harlekiny? Nie. Ja kiedyś u ciotki tam z nudu próbowałam, ale to nie było w ogóle dla mnie. No i trzeba. To jest tak, że ja wam często mówię, no bo tutaj wiadomo, dużo jest recenzji filmowych. Mówię, to jest moja opinia, ale obejrzyjcie samemu, przeczytajcie samemu, wyróbcie sobie własne zdanie, bo to, że skruch powie, że ta książka czy tam film jest dobry albo jest niedobry, no to oczywiście wiadomo, że to jest moje zdanie. Ale wiem, co czytałam, taką, żeby nie było, że taka byłam, że od zawsze taka dobra literatura. Uwielbiałam Pamiętnik Fanny Hill. To była historia prostytutki, która opisywała swoje przygody miłosne. Boże, jak ja byłam w to wciągnięta. Może ktoś też to czytał. No, każdy ma swoje grzeszne przyjemności, także nie bądźmy tak, wiesz. Słuchajcie, ja też tutaj niby się tutaj może podśmiechuję czy coś, ale na przykład ja też lubię poczytać, nie wszystkie, bo rzeczywiście nie wszystkie, ale niektóre książki Remigiusza Mroza również sobie przeczytam, bo to dosyć w miarę sprawnie jest napisane. Prawnik to trudno, żeby nie był sprawny, prawda? Proszę? Mówię, że Remigiusz prawnik to trudno, żeby nie był sprawny językowo i też to tyle. Zgadza się. A czy on pisze sam, czy ma ghostwriterów? Na ten temat nie wchodzimy. Jeżeli kiedyś Remigiusz pojawi się na tym kanale, to go o to zapytamy. Aczkolwiek mówił jakiś czas temu, udzielając wywiadu na kanale sportowym, że jednak nie. Czy bez zdradzania fabuły, ja wiem, że troszeczkę mówiliśmy wcześniej o tym twoim googlowaniu na potrzeby dobrej rodziny. Czy możesz powiedzieć, co w tej książce jest prawdziwe? Tak, żeby jakoś widzów troszeczkę może naprowadzisz, może bardziej ich zachęcić do tego, żeby to sięgnęli po tę książkę. Jak to, czy możemy to w ogóle... Prawdziwa jest cała zbrodnia, no właściwie wszystko wokół, no bo jakby niczego tam nie zmieniałam. No, jest rodzina i ta rodzina była. W tej rodzinie, nie chcę spoilerować, to była rodzina plus, no, to była grupa młodych ludzi, więc tam byli koleżanki, koledzy. Rodzina była dość większa, tak, bo tam też był stryj. No i w tej rodzinie doszło do realnej zbrodni, którą tak naprawdę opisałam. Mhm. Zmieniłam miejsce, zmieniłam niektóre szczegóły, ale jakby cała oś została taka, jaka była. Czyli tak naprawdę opisałam prawdziwą zbrodnię, tylko... Tylko zmieniłaś imię i nazwisko, żeby no, nie... Zmieniłam nazwisko, ale też tam jednego bohatera zmieniłam, ale też to na wyraźną taką prośbę, no żeby... Natomiast w ogóle ta cała fabuła i ta oś jakby tego zabójstwa jest prawdziwa. No i czyli to się naprawdę stało. Czyli to jest dopiero niesamowite. Ja wiem, że właśnie true crime, tutaj mówimy o tym bardzo często, ale... No i ja jestem człowiekiem, nie powiem starej daty, bo to rzeczywiście brzmi, mój tato jest starej daty, ja to rzeczywiście jestem młody i piękny. A który rocznik? 79. Dobrze. Także tak to jest, ale ja na przykład pamiętam, był taki, chyba teraz też chyba jest, 997, gdzie tam właśnie pokazywali prawdziwe zbrodnie. Słuchajcie, to jest zawsze, ja na przykład, jeżeli czytam gdzieś tam internet i jest informacja o tym, co się wydarzyło gdzieś niedaleko, to zawsze to jest dreszczyk, a tutaj w tym momencie macie dokładnie, panie i panowie, wiecie, że to jest sprawa. A ja ciebie oczywiście, Katarzyno, o wiek nie pytam, bo wiadomo, słuchajcie, panowie, nauczyć tego zawsze. Dziewczyny mają zawsze 18, kobiety zawsze 21 i to wszystko. Kiedyś się przekonałem o tym bardzo, bardzo boleśnie. Pytanie jest od Lancela. Pisząc książkę łączącą elementy socjologii, dziennikarstwa śledczego, ile w tym wszystkim spostrzeżeń, a ile współpracy ze specjalistami? Bo rozumiem, że analizowane były jakieś akta sprawy.
No wiesz, no spostrzeżeń chyba jako takich, no to mało, bo osobistych czy jakichś takich, nie, no oczywiście, że rozmawiałam ze specjalistami i wręcz mam takie wrażenie, że zrobiłam ich tych rozmów bardzo dużo i nie wiem, czy to do końca się udało przelać, bo chodziło o to, że chciałam wszystko zrozumieć, więc rozmawiałam i z policją, i z adwokatką, i z, w sensie w ogóle adwokatami, tak, prokuratorem, ale też na przykład z psychologiem sądowym, z psychiatrą, nawet znalazłam psycholożkę więzienną. No, więc proszę bardzo. Naprawdę mogę powiedzieć, że jakby researcherowo się przygotowałam do tego naprawdę. I akta też, sprawy oczywiście też. Więc widzicie, tu jest dogłębnie wszystko sprawdzone, tu nie ma żadnych wygłupu, nie ma żadnych ściemy, ale też mi się wydaje, że, tutaj wyłączę komentarz, też mi się wydaje, że no, jeżeli rzeczywiście chcesz oddać ducha historii, chcesz rzeczywiście napisać dobrą historię, no to nie ma takiej możliwości, żeby wymyślić, no omnibusem nie jesteśmy, no bardzo niewiele osób pewnie ma z 5-6 dyplomów, żeby móc to wszystko ogarnąć, a poza tym to się tak wszystko zmienia, że tutaj trzeba, drodzy widzowie, trzeba rzeczywiście się kontaktować z innymi specjalistami, no bo mocno, no potem się okaże, wy to dobrze wiecie, oglądając filmy, że patrzysz i mówi, o proszę bardzo, tutaj widać zegarek, jak to było w Krzyżakach przecież, że tutaj auto gdzieś jechało, tak, z tyłu i widzimy, a potem takie właśnie osoby jak wy, o tam widziałem, a potem czytasz książkę i mówi, popatrzcie, co ta Troszczyńska napisała normalnie, jak to. Pamiętam taką historię, że taka młoda redaktorka czytała tą książkę, bo były dwie redaktorki, potem taka młoda, młodsza ode mnie, ona, nie wiem, 20 parę lat po studiach, no i ona wyrzuciła mi komórkę, tak, że tam komórka, no bo teraz nikt nie mówi komórka, tylko telefon, ale wtedy mówili wszyscy komórka, bo mieliśmy telefony i stacjonarne, i komórki. W ogóle dużo było takich sytuacji, no, że jak ktoś jest młodszy, to może nie złapać, znaczy w sensie mógł nie złapać jako redaktor, tak? Zgadza się, pani. Rzeczywistość, no i plus, no taka, po prostu trudno jest napisać książkę, bo jakby schody się zaczynają od początku, no, że nie wiesz, nie byłaś w więzieniu, nie byłeś, nie wiem, nie jesteś psychiatrą, nie wiesz, jak wyglądają testy, po prostu no, właściwie co i gdzie się ruszysz, tam jest po prostu jakieś pytanie do kogoś. No zgadza się, tym bardziej kiedy jesteśmy w dobie internetu, w mediach społecznościowych, gdzie to naprawdę wiele rzeczy można sprawdzić, skontrolować, no to ja na przykład, ja mówię, nie byłeś w więzieniu, ja byłem raz w więzieniu, spokojnie panie, okay. Panowie, nic nie zrobiłem, nie, akurat wiele, wiele lat temu, kiedy działałem w AKF-ie, czyli w Amatorskim Klubie Filmowym, koleżanka robiła dokument właśnie o więźniach i byłem jako operator jednej z kamer właśnie byliśmy, bo ona akurat przeprowadzała rozmowy z więźniami, ale też nie mam pojęcia i pewnie znając życie, całą moją wiedzę na temat więzienia bym czerpał z seriali takie jak Breaking Bad czy jakieś inne rzeczy, ale rzeczywiście trzeba to sprawdzić. Iron, też mówisz komórka? No słuchajcie, ja tutaj mam stacjonarny telefon, ja jestem tak stary, słuchajcie, że nawet mam stacjonarny telefon, powiem więcej, niedawniej niż 2 tygodnie temu podpisałem nową umowę i mam komórkę i wróć, mam komórkę i mam oczywiście stacjonarny, także nie korzystam z niego, ale mam. Właśnie powiedzieć, że jestem w hotelu i naprawdę tu była komórka do recepcji, znaczy w sensie telefon taki stacjonarny do recepcji, ale podniosłam, a on był głuchy. Ucieszyłam się, że jest, ale był głuchy. No bo rzeczywiście może tak to jest, że mają ten telefon, ale nigdy go nie używa, stwierdzi, a po co będziemy płacić rachunek, nie ma potrzeby. W jaką grupę odbiorców celuje pani swoją twórczością? Teraz młodych ludzi niestety bardzo ciężko przekonać do literatury. Po pierwsze się nie zgodzę z tym, bo dzisiaj nawet nie, wczoraj szłam do hali stulecia, gdzie są targi, jakieś panie przede mną rozmawiały i mówiły, że teraz najwięcej czyta ludzi między 18 a 26 rokiem życia. I też już słyszałam taką opinię, że, więc nie wiem, czy to prawda, ale tak ktoś powiedział. Mhm. Natomiast właśnie to jest takie w ogóle podobno ważne i ja wiem, bo też się tego uczyłam, że musisz widzieć tego odbiorcę. Kto czyta będzie czytał twoją książkę. Ja chyba tak nie miałam, ja chyba bardziej to potraktowałam jak dziennikarka, że ja chciałam bardzo opisać jakąś historię i wierzyłam, że ona trafi po prostu do ludzi, których interesuje i zbrodnia, i kryminał, ale też rodzina, sytuacje między członkami rodziny, osobiste, miłość, no tak, tam nie ma dużo o miłości, ale ona też jakoś tam jest istotna. Więc to chyba tak. Ja też się pod tym podpisuję, nie zgodzę się z Lancelem. To też zależy od tego, jak się, że tak powiem, jak nas nauczono. Ja na przykład mam dwójkę dzieci i no, Wiktor jeszcze nie był, ma dopiero 5 lat, ale Maja jest już starsza i rzeczywiście, uwierzcie mi, pochłania książki. Oczywiście to jest całkowicie inne rzeczy niż no tak. Nie, nieraz, tato, mam nową książkę, chcesz przeczytać? Patrzę, a to
gęsia skórka, na przykład Errol Stein. Mówię, może niekoniecznie, bo akurat nie moje klimaty. Ale rzeczywiście, jeżeli będziemy od małego nauczeni, no to jak najbardziej nie ma problemu. No, ja tak samo, wiadomo, zbyt wielu książek nie byłem w stanie przed epoką audiobooków przeczytać. No, kilkanaście rocznie się trafiło, no ale to jest różnie. Także czy ciężko przekonać? Mi się wydaje, że jeżeli zamiast smartfona do ręki dasz im książkę odpowiednio wcześniej i będziesz to, że tak powiem, w pewien sposób egzekwowo powtarzał, to jak najbardziej młodzi ludzie mogą to sobie spokojnie ogarnąć. A tutaj młodych ludzi jest dużo, panie i panowie, więc na czacie przypięta jest książka. Dobrze wiecie, weźcie, skorzystajcie, kupcie, bo rzeczywiście warto. A Katarzyna Troszczyńska dzisiaj naszym gościem, rozmawiamy o jej nowej książki Dobra Rodzina, panie i panowie. Dobra historia, opowieść inspirowana prawdziwą historią, więc rzeczywiście mrozi. Nowiutka, 9 listopada wydana, więc rzeczywiście funkielnówka nieśmigana. Tak się mówi. Pytanie od Krzysztofa, jak wyrobić odporność na krytykę, która bywa naprawdę uporczywa, a ja jeszcze dodam do tego, czy w twojej profesji spotkałaś się z hejtem pod twoją, kierowaną w twoją stronę? Tak, no pewnie, tylko nie jako pisarka jeszcze, tylko jako dziennikarka, jak pisałam na przykład w Wirtualnej Polsce, pisałam jakieś takie teksty, to pisali na przykład, że jestem feministką, a naprawdę nie wydaje mi się, żeby tam, no tak, albo że tam, generalnie tak, nie chciałam przytaczać, ale pewnie, że tak i powiem szczerze, że i na temat jak pracowałam też czytałam, a pisałam pod nazwiskiem i te osoby też hejtowały, więc przyznam szczerze, że jestem przyzwyczajona i jakoś mnie to nie rusza. Teraz wydaje mi się... merytoryczne uwagi, to wtedy tak, no to pewnie wtedy by mnie ruszyło. Mhm. Teraz mi się wydaje, że dużo łatwiej jest właśnie dotrzeć, bo jak mówiliśmy wcześniej, są Facebooki, są Instagramy, więc tak naprawdę, żeby sprawdzić, kto co napisał i potem odpisać mu, to nie jest wielki problem i to rzeczywiście, jeżeli musi skóra w pewnym momencie stwardnieć i nie dopuszczać tego do siebie, trzeba to panie i panowie oddzielić. To jeszcze w takim razie jest nadzieja jakaś w młodych, a zwątpiłem w nich już całkiem. Nie, Jurku, jak najbardziej jest nadzieja w młodych. Zapewne skoro nadzieja w młodych, to ty jesteś starszy zapewne, no ale to nie ma z tym... Tak, wierzymy też w to, że no jest druga forma, czyli ten obraz, tak? Bo tak naprawdę każdy autor pewnie chciałby, żeby jego książka była zakranizowana, więc te historie, to zapotrzebowanie na te historie będzie zawsze. Więc może dajmy spokój tym młodym ludziom, jak oni tego słuchają, tak? Znaczy jak oni to odbierają, czy przez audio, czy w inny sposób. Mhm. A czy ciebie to w ogóle... Bo wiadomo, w tym momencie mamy oczywiście formę pisaną, standardową jest e-book, ale też jest audio. Czy tobie w jakiś sposób nie może przeszkadza, albo czy w ogóle to na ciebie wpływa, w jaki sposób ludzie odbierają twoją książkę? Czy oni wezmą po prostu fizycznie ją wezmą i kupią, że tak powiem? Czy wezmą i odsłuchają sobie na swojej aplikacji? Czy nie, to właśnie nie, no bo ja myślę, że ona dotarła, a to jak oni to zrobią, to już pewnie bardziej opłaca się papier, ale też wiem, że rzeczywiście papier... coraz mniej jest kupowany. No bo też ja rozumiem, że ludzi po prostu nie stać, bo tych książek jest bardzo dużo. Więc lepiej mieć abonament i sobie wykupywać w różnych, tak? Bo nie chcę tutaj mówić. No zgadza się. Też, a też no wiadomo, jeżeli mamy książkę w formie elektronicznej, jest bardziej ekologiczna i też to jest dobry biznes, panie i panowie, bo słuchajcie, macie książkę, wypuścicie ją tylko raz i to wszystko. A tutaj mamy, gdy mamy materiał fizyczny, no to wiadomo, za każdym razem mamy przesyłkę, transport. Teraz rzeczywiście transport jest największą bolączką. Ale to bardzo mnie cieszy, bo spotkałem się z takim właśnie stwierdzeniem, że na przykład audiobook, no to jest, nie no, jak w ogóle można, bo to czytając książkę, to sobie w głowie układasz jakoś, jak ten powiedzmy bohater ma brzmieć, jak to rzeczywiście ma robić, a tutaj masz pewne narzucone z góry i spotkałam się z taką retoryką, że nie, audiobooki są fe, tylko i wyłącznie książka, no, ewentualnie powiedzmy w formie e-booku może być, ale audiobook to jest po prostu... Nie. Znaczy ja sama osobiście nie słucham audiobooków, bo nie mogę się do tego przekonać, ale na przykład moją książkę czytał Łukasz Borkowski, który ma cudowny i piękny głos, sama go wybierałam z różnych opcji i uważam, że w ogóle to jest super. I mam dużo koleżanek, które wychodząc na spacer z psami, czy z psem, czy chodząc po prostu, ludzie słuchają. To chyba jest taka forma, bo czasem ludzie są już zmęczeni, prawda, że już nie mogą patrzeć na te litery. No, coś w tym jest, albo słuchajcie, albo jak pracujecie gdzieś na linii w laboratorium,
można sobie spokojnie włączyć, zakłócić te maszyny, żeby rzeczywiście to nie przeszkadzało. Czyli bardzo mnie cieszy, że audiobooki tobie nie przeszkadzają, e-booki również. Patrzymy dalej, co piszecie. Czy chciałaby pani, by jej twórczość została w jakikolwiek sposób zekranizowana? No właśnie sobie odpowiedziałaś na to pytanie. No nie, czy podjęłaby się pani napisanie scenariusza kryminału czy dramatu sądowego? Ja w ogóle, Katarzyno, przepraszam, że ja oczywiście te wszystkie pytania czytam, ale nasz odcinek będzie również dostępny w formie podcastu audio na Spotify, Google Podcast i tak dalej, więc żeby widzowie, którzy słuchają nas, wiedzieli, o co chodzi, audiobooki, żeby wiedzieli, o co chodzi, to właśnie dlatego też czytam te pytania. Wiem, że ty je widzisz, ale żeby było taka, żeby sprawiedliwości stało się zadość. To w ogóle ja myślę, że jakikolwiek autor tu powiedział, że nie chciałby, żeby jego twórczość była zekranizowana, to po prostu by kłamał, więc nie będę kłamał. To jest w ogóle moje marzenie i wizualizuję, w sensie śmieję się oczywiście, ale bardzo bym chciała. Natomiast czy bym się podjęła? No teraz nie, bo ja nie mam takich kompetencji. Ja w ogóle jestem taką ukrytą perfekcjonistką w takim sensie, że ja bym się nie odważyła tego zrobić. Dlatego w ogóle to bym chciała, bo na przykład Karolina Głogowska skończyła szkołę u Wajdy scenariuszową roczną i przyznam szczerze, że chcę w przyszłym roku pójść do tej szkoły. I wtedy może tak. Pięknie, wiem, widziałem, Karolina ostatnio wrzuciła zdjęcia z warsztatów odnośnie adaptacji twórczości, także... Tak, bo była właśnie. Także słuchajcie, to jest właśnie, ja często narzekam, bo mamy w tym momencie teraz tyle tych platform, jeżeli popatrzycie, Netflixy, HBO, Disney+, niedługo wejdzie do Polski chyba Paramount Plus i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, kurczę, to jest bez sensu, bo tego jest, i to chyba jeden z widzów policzył, że żeby ogarnąć wszystkie te platformy, które są dostępne w Polsce w tym momencie, to jest chyba 400 albo 500 zł miesięcznie. Ale to też jest druga strona medalu, panie i panowie, bo skoro mamy tyle tych platform, to one muszą zapełnić swoją bibliotekę, bo żebyśmy my subskrybowali ich, no, ich platformy, nomen omen, no to muszą mieć materiały. Więc w tym momencie, proszę bardzo, Katarzyna i jej twórczość między innymi jest jak znalazł, żeby rzeczywiście zekranizować i wrzucić na platformę. A jeżeli wam się podoba dzisiejszy odcinek, dajcie łapę w górę, albo w bok, albo w dół. Nie ma znaczenia, zawsze jest jak jest. Słyszysz? Proszę? O, i pani Katarzyna nam zniknęła, zawiesiła się, nie ma jej. Zaraz zobaczymy. Tutaj widzę, że są kolejne pytania, a ja, panie i panowie, tylko w międzyczasie, czekając na powrót Katarzyny, nawet wyłączymy, bo to jest ładne, uśmiechnięte zdjęcie, ale wyłączymy. Przypominam, że dzisiaj naszym gościem jest panie i panowie Katarzyna Troszczyńska. Rozmawiamy sobie o jej nowej książce, czyli Dobra Rodzina. I rozdajemy dzisiaj książki, panie i panowie. Jedna już trafiła do ręce chyba Jakuba, jeżeli mnie nie myli. Tak, zgadza się, do Jakuba, więc będziemy jeszcze mieć dwie. Także nie odchodźcie od swoich magicznych odbiorników. Napiszcie przy okazji, jaki jest wynik meczu, bo tam kolejna 1-8 w tym momencie się toczy. Zobaczę, to są pytania do pani Katarzyny. Oczywiście zaraz będziemy je czytać, tylko się pani Katarzyna pojawi. 17 grudzień, bardzo ważna data. Panie i panowie, live charytatywny. Piękne polskie słowo live, no ale rzeczywiście tak się jakoś przyjęło. Odcinek charytatywny będziemy... To już w sumie jest taka nowa świecka tradycja, jakby to powiedzieć, cytując Misia, że będziemy się spotykać drugi raz. W zeszłym roku bardzo fajnie, zebraliśmy 152% normy, panie i panowie. Udało się rzeczywiście, przepraszam, udało się rzeczywiście ogarnąć temat. O, widzę, że pani Katarzyna już się pojawia, także jest... Dzień dobry. Ja musiałam się podłączyć, to Wi-Fi hotelowe, musiałam się podłączyć pod własny router. I bardzo dobrze, ja też akurat, co prawda ja mam komputer podłączony kablem, nie wierzę w Wi-Fi, jeżeli chodzi o nadawanie, ale tak to jakoś jest. 3-0, dziękuję bardzo Adalet, 3-0, czyli Anglia wygrała, aczkolwiek chyba żaden fan piłki nożnej się niczego innego nie spodziewał. Dobrze, tutaj pytanie jest, niech będzie. Krzysztof Kubiak, dzisiaj widzę, że jesteś bardzo, bardzo aktywny. Ale to chyba, ja rozumiem, bo akurat matura niedługo, więc czemu nie? Posiadała pani ulubioną lekturę szkolną, nie powinienem tego teraz mówić, ale moja to Mistrz i Małgorzata. Czy to w ogóle nie chciałabym, żeby to brzmiało jak podlizywanie się, ale daję słowo, że moją też był Mistrz i Małgorzata. Proszę bardzo. Aż się nawet wzruszyłam. Tak jak mówi Kevin Smith, great minds think alike, także coś w tym rzeczywiście jest. No ale... Chyba myślę, że wiele osób Dopytując troszeczkę to do pytania Krzysztofa, czy uważasz, że literatura, lektury szkolne
Są troszeczkę, no może nie przedterminowane, ale powiedzmy nieodpowiednie, nieadekwatne do tego, co się dzieje, że rzeczywiście pewne pozycje można byłoby usunąć, odłożyć do lamusa i rzeczywiście zaktualizować. Ktoś kiedyś pytał, czy można byłoby wrzucić właśnie autora True Crime na przykład, może by rzeczywiście to było, no ja domyślam się, że pewnie nie jest 20 książek, ale jedna pozycja może tam, może by miała sens. Co myślisz? Oczywiście myślę, że jedna pozycja jakiegoś true crime, żeby pokazać na przykład jak się pisze i ten, to bardzo, no. Wiesz co, no chyba mam syna, znaczy w sensie mam syna, a dlaczego chyba? Przepraszam, jeśli mój syn tu jest, bo jestem pewna, że go mam. Chyba pozdrawiamy, chyba pozdrawiamy. Pozdrawiam oczywiście. Nie w ogóle dam rady mówić, ale chodzi mi o to, że dlaczego chyba, że chyba bym wyrzuciła ten taki trochę zlepek. Mm-hmm. Bym wyrzuciła niektóre, bo też wiem jak oni się męczą, tak, że po prostu wiele tych rzeczy, szczególnie tej literatury pozytywistycznej, czy tam jeszcze mm-hmm. wcześniej, to jest trudny język, oni tego nie rozumieją, męczą się. W ogóle większość nie czyta, albo słucha tych audiobooków, no nie wiem, no ja niby wiem, że trzeba to znać, ale też nie wiem, czy nie powinniśmy też jakoś tak ewoluować. Znaczy właściwie jestem pewna, że powinniśmy. Chociaż jako córka polonistki, żona polonisty powinnam powiedzieć, że nie. No ale to już... Ja osobiście też przyznam, że rzeczywiście ta twórczość pozytywistyczna niekoniecznie. Najbardziej chyba mi podszedł okres, no, kiedy to była chyba trzecia klasa liceum, mi się wydaje, akurat kiedy pojawiał się Chłasko i te inne klimaty. A, rzeczywiście. To chyba wszyscy mieliśmy, prawda? I to rewelacja. No, tak. Zwłaszcza, słuchajcie, ludzie, ja wiem, że teraz jest inaczej, ale to było... To były lata 90. To było dawno, dawno temu. I kiedy słyszysz, kiedy czytasz, jak ten Chłasko bluzga, mówisz, a w ogóle sama opowieść, sama ciekawe, interesujące rzeczywiście w końcu po tych wszystkich rzeczach. Naprawdę. Chociaż Baczyńskiego, przyznam szczerze, też kocham, ale to tak między nami tylko nie było, bo ja wiesz, macho jestem, także dobrze. Wiesz, ale a propos w ogóle właśnie, to pamiętasz też, że przecież my nie mieliśmy takich mocnych lektur. Ja do dziś pamiętam opowiadanie Bursy o ciotce, jak on tą ciotkę łamał jej nogi, to takie dość makabryczne opowiadanie, ale ja bardzo je dobrze pamiętam, bo to była taka... To tak samo jak rozmowy z katem, też rzeczywiście zapada bardzo, bardzo, bardzo w pamięć i robiły wrażenie, ale są też takie rzeczy jak na przykład Dżuma Alberta Kami, przez które naprawdę bardzo czasami trudno przebrnąć. To jest, zobaczycie drodzy widzowie, bo według tego co podaje mi YouTube około 20% z was to są osoby poniżej 21 roku życia, 25, przepraszam, więc relatywnie młode dla mnie. Będziecie dorośli, pójdziecie do pracy, wtedy można spokojnie wziąć i... Nie takie dziadki. Dorośli. Jakoś tak to jest. Nie, ja się akurat śmieję i moi widzowie dobrze wiedzą. I ja zacząłem od tego, że mówiłem, że jestem tak stary, że pamiętam Święta bez Kevina na Polsacie. Oni potem zaczęli, tak, jesteś tak stary, że byłeś przy chrzcie Maryli Rodowicz, że widziałeś jak dinozaury giną i tak dalej, i tak dalej. To jest taka... Nie, to akurat ja akurat byłem tą osobą, która rzuciła ten meteoryt, który uderzył, także nie ma... Nie ma problemu. Tutaj pytanie widzę jest o audiobooki. Krzysztof dzisiaj bardzo aktywny. Czy kiedy dochodzi do nagrania na ten czy inny portal, to autor jest proszony o jakąś pomoc? Chyba nie, w sensie pomoc to nie. No tylko na przykład, ile też mnie wszędzie robią, w sensie, że moja wydawczyni Kasia Miszczuk, nawiasem mówiąc też w ogóle, to ona jest bardzo znaną pisarką, to ona mi wysłała po prostu ileś tam propozycji, żeby sobie wybrała głos. No to tak. Tak, ale to wydaje mi się, że to był taki gest w stronę autora, bo wydawnictwo pamięta w ogóle jest takie wobec autorów swoich, takie chciałabym powiedzieć czułe, ale no uważne. Także pozdrawiamy panie i panowie wydawnictwo Mięta, bo rzeczywiście wielu fajnych, ciekawych autorów tam się znajduje. Słuchajcie, czemu nie? Zawsze dobrze wiecie, że ja nie mam problemu z tym, żeby polecić wam dobrą, fajną, ciekawą rzecz, czy to dobrą książkę, czy fajny film, także jest jak najbardziej, cytując Elecha, jestem za, a nawet przeciw. Panie i panowie. Lancel pyta, ma pani jakieś ulubione nasze rodzime produkcje filmowe poruszające temat rodziny i jej grzeszków? Na mnie zrobił wrażenie film Tato z Bogusławem Lindą. No rzeczywiście Tato robił robotę, że tak powiem wtedy. No tak, bo to był też taki prawda, film przełomowy takim wtedy jeszcze, tak? O ojcu. Bardzo. No, ten monolog Cezarego Pazury, który właśnie tłumaczy, jaka jest różnica w sądownictwie w Polsce i jaki jest ma status kobieta, matka, a ojciec, to rzeczywiście będzie. Nie będę cytował panie i panowie, bo tam jest dużo bluzgów pada, ale rzeczywiście robi wrażenie.
dużo było tych filmów, ja to tak jeszcze, to pewnie już nie pamiętacie, ale na przykład Sami Swoi i te wszystkie jeszcze starsze, to też przecież tak naprawdę były filmy o rodzinie i ten. Natomiast ja rzeczywiście chyba jestem fanką w ogóle tych serii, tych w ogóle produkcji skandynawskich, gdzie też jest tak bardzo mrocznie i trudno. I chyba i lubię właśnie Liany Moriarty. Też i na podstawie Wielkie Kłamstewka były nakręcone. Serial dla HBO, czy tam jak HBO, jak wolicie. Podobał mi się z Polski bardzo Klangor, to takie już z tych nowych, tak? Gdzie też tak naprawdę jest o rodzinie. Mogłabym długo wymieniać. Także słuchajcie, tego jest naprawdę bardzo dużo, jak chcecie, możecie sobie sprawdzić. Aha, widzę, że Krzysztof jest na humanie, czyli na humanistyce. No to bardzo rzeczywiście... No. Jest w porządku, tutaj widzę, że tak, też uwielbiam Baczyńskiego i trzymać się i tak bardzo dobrze. No, popatrz, no tutaj Misz Małgorzata teraz przerabia dżumę. Ja lubiłam jej. Także czekaj, bo tutaj oczywiście, o proszę bardzo, Marcin razem z panią Ewą Kopacz rzucał kamieniami w dinozaury. Nikt tam nie było. No po prostu, naprawdę jesteście rewelacyjni w tym. A propos Skandynawii, czy może zna pani twórczość Ionesmo? No chyba mówimy tutaj. A jeżeli tak, to nie, jak... Muszę się przerwać, albo nie wytrzymam. Oczywiście, że znam Nesbo i po prostu go kocham, jestem jego też wielką fanką i wszystkie jego książki przeczytałam. I no nie wiem, jeśli można powiedzieć, że kocham jakiegoś pisarza miłością bezwzględną, to jest to właśnie Nesbo. Widzicie, no to jest tak, słuchajcie, że wiecie dokładnie, że pewne rzeczy... komuś podchodzą, innemu nie. No. Ktoś zaraz nam powie, tak jak na przykład Krzysztof tutaj, że Mistrz i Małgorzata, no, a ktoś inny powie, że woli Blankę. Albo Dżumę. Albo Dżumę po prostu. O, Dżuma będzie bezpiecznie rzeczywiście, bo raczej jest duża szansa, że że nie. Artur pisze, Kasia, sprawdziłem, wciąż masz syna. To pisałem ja. Bo... Pozdrawiam mojego męża. Pozdrawiamy. No słuchajcie, to jest odcinek na żywo. Tutaj nie ma żadnej ściemy i nie umówiliśmy się, że będzie tak czasami po prostu. Tak to jest. No i bardzo dobrze, że rzeczywiście, bo słuchajcie, nie można, jak to było? Nie można brać życia na poważnie i tak nie wyjdziecie się z niego z życiem. Czy jakoś dobrze, tak? Nie, powiedziałam, nie wiem, czy mam męża. Męża nie wiem, czy mam. Zobaczymy. Słuchajcie, pytanie od Jurka. A według pani, czy są jakieś tematy w kinie dotyczące na przykład przemocy domowej, rodzinnych, makabreska, wow, których się nie tyka, bo on nie wypada, bo ludzie nie są na to gotowi? To jest w ogóle fajne pytanie bardzo. Mi się wydaje, że cały czas jeszcze mało się mówi o tej, jak kobieta jest zła. Że właściwie dużo jest o przemocy wobec kobiet, a ciągle jest jakaś nieruszane, co potrafi zrobić kobieta. Ja nawet usłyszałam dzisiaj, że żeby film poszedł, żeby książka była przerabiana na scenariusz, to musi być w niej światło. A cóż to znaczy? To znaczy, że musi być jakiś dobry wątek, optymistyczna musi być. No nie wszystko jest optymistyczne i wydaje mi się, że w ogóle my nie lubimy takich bardzo brudnych tematów, takich trudnych. I myślę, że właśnie ciągle molestowanie, choć to się powoli zmienia, ale też właśnie o tym, że to mężczyźni są jakoś ranieni i niszczeni. No jaki jest taki archetyp kobiety, matki dobrej, już wspomniany wcześniej film Tato, chyba byłby najlepszym tego przykładem. Rzeczywiście, że nie jest poruszony. No to się zmienia. Czasami dostajemy jakiś fajny, interesujący film. Zaginiona bodajże dziewczyna z Benem Affleckiem był taki rzeczywiście kiedyś film, chyba źle przeczytałem, przypomniałem sobie tytuł, ale było to rzeczywiście, gdzie kobiety są złe. No, Paulina Głogowska, że naprawdę polecę bardzo Wzorzec. Teraz przeczytałam też taką wstrząsającą książkę Magdy Adaszewskiej, Córeczkę, która właśnie wyszła. No naprawdę to są takie gdzieś tam dotykają takich trudnych, jeszcze mało popularnych spraw. Więc rzeczywiście, słuchajcie, możecie sobie odwinąć, sprawdzić. Wszystkie te odcinki są dostępne, więc 4-6 tygodni temu jakoś tak była właśnie Karolina, możecie tam sobie zobaczyć, albo po prostu jak już będziecie na stronie wydawnictwa Mięta, panie i panowie, wydawnictwo.mięta.pl, bardzo prosta, wchodzicie, ciach, najpierw kupujecie książki, tak, Katarzyna Troszyńska, potem dodać, jedna przesyłka będzie, słuchajcie, Karolinę kupujecie. Taka macie. Niewyraźna, taka jestem naprawdę niewyraźna, jak siebie widzę tutaj. No, jak przybliżę, tak, to jest tak, a tak jest, proszę bardzo. Więc chyba zostawię tak, bo w innym wypadku musisz wziąć to, co dla goździkowej.
No także o, proszę bardzo, tutaj dziękuję bardzo. Zaginiona dziewczyna, masz rację. No to rzeczywiście tam było, tam dostaliśmy złą. Ja oczywiście nie mówię o jakichś, powiedzmy, filmach akcji z lat 80., 90., gdzie tam dostawaliśmy jakieś. Wiecie, jak to jest. Ja się domyślam również, że tych filmów jest może nie bardzo dużo, ale one są tworzone, no ale też jakoś w społeczeństwie nie przebijają się, albo też wytwórnie stwierdzają, nie będziemy dystrybuować, nie będziemy tego robić. Ja w ogóle też chodzi o to, nie wiem, czy to chodzi o to, że kobiety są głównie, powiem to, ja deklaruję się jako feministka i naprawdę nią jestem, to też wiem, że jakakolwiek próba mówienia o tym, że kobieta jest zła, no to zawsze jest gaszona i mówiona, a jednak tych mężczyzn jest więcej krzywdzi. No tak, de facto jest to prawda, ale jednak nie możemy zapominać, że jest bardzo dużo i narcyzek, i psychopatek, i no, więc tak słuchajcie, chciałam zaznaczyć. Tak. Bardzo sympatyczny akcent tutaj jeszcze dostajemy. Cały czas jest jakiś stereotyp, że kobieta ma prawo walczyć o swoją godność, a jak mężczyzna dotyka na przykład morsowanie, to ta jaka ciapa kobieca. No coś w tym jest, że rzeczywiście co, baba cię bije normalnie? Nawet kabaret sketchów, nie, kabaret młodych panów zrobił taki sketch nomen omen, gdzie rzeczywiście facet trafia do sądu, oskarża kobietę o to właśnie, że go wykorzystuje, no i ciapa, bo kobieta go bije. No coś w tym rzeczywiście jest. Właśnie, jakby to było, gdyby mężczyzna zgłasza właśnie pobicie na komisariacie, że żona, no to ja myślę, że jestem w stanie się domyśleć, jak reaguje policja. No, nie możesz sobie sam poradzić w domu z kobietą, co ty... No, do... no, takie są nasze... Przepraszam, to skończę. Takie są moje przemyślenia. Są dalej. No wiesz, że ja znam na przykład mężczyzn, którzy walczą o prawa swoje, bo na przykład mam takiego znajomego, który bardzo długo nie mógł widywać syna po rozstaniu, bo jego kobieta naprawdę mu to utrudniała i gdybym ja nie była tego jakoś świadkiem, to bym w to nie uwierzyła, co potrafi wymyślać kobieta. Ale jakby ja kocham kobiety i je wspieram, ale po prostu chciałam tylko, żebyśmy zawsze widzieli to też tą drugą stronę. Zawsze jest, panie i panowie, yin i yang, zawsze jest druga strona medalu, nie ma dobroci bez zła. A ja przypomnę, panie i panowie, dzisiaj naszym gościem jest, tak, na dobrą stronę pokazuję, Katarzyna Troszczyńska, rozmawiam sobie książce o dobrej rodzinie. Zanim kolejne pytania, myślę, że chyba dobry będzie pora, żeby rozdać drugą książkę. Co myślisz, Katarzyno? Dobrze, proszę bardzo. Proszę tylko bardzo, nie, słuchajcie. Nie wylosuję. Proszę? Niech mój mąż jej nie wylosuje tylko. Dobrze, słuchajcie. Wpisujcie hashtag Katarzyna wśród osób, które to zrobią. Wylosujemy, no się maszyna StreamYard wylosuje akurat szczęśliwego posiadacza, szczęśliwą posiadaczkę, do której to wydawnictwo Mięta jak najbardziej wyślę i będziemy spokojnie mogliśmy. Aha, proszę bardzo, patrzcie, jak ci załatwiłem te rodzina. Nie, właśnie, no, zmieniłem, żeby rzeczywiście nie było. Nie, tak naprawdę jest zmienione, bo gdyby było cały czas rodzina, no to algorytm by sczytywał te poprzednie głosy, a to rzeczywiście już było. Chodzi o to, tak, żeby gonić króliczka, a nie złapać go w sensie. Także możecie spokojnie dawać. Od TT, jaki jest pomysł na następną książkę? Bo raczej, no, po raz wtóry. Ja uwielbiam kabarety, więc oczywistość, że kolejna książka powstanie, jak mawia kabaret Neonówka, ale jaki jest pomysł? Czy możesz cokolwiek zdradzić? Chociażby zaraz tak. No pewnie nawet ten. To jest też historia, która się wydarzyła naprawdę. W sensie wydarzyła się ta rzecz w Stanach Zjednoczonych. Ja po prostu ją przenoszę na polskie warunki. Natomiast tak mi się spodobało to wydarzenie. Tak właśnie. Też rodziny, ale też do takiej grupy sąsiedzkiej. Więc widzicie, panie i panowie, tutaj po raz pierwszy się na tym kanale będzie kolejna książka. I to wy pomagacie. A jak, w jaki sposób? Po prostu. Na czacie, do samej góry, przypięty link, dobra rodzina, kupujemy i sprawiacie, że Katarzyna jest... Dobra, dalej kabaret cytuję, zarobasy popasy, ma mnóstwo pieniądzurów, może siedzieć w domu, pisać książki, a my możemy siedzieć w domu i czytać te książki, więc widzicie? You see what I did there? Jest bardzo ładne. I przypomnę, wpisujcie panie i panowie Katarzyna, hashtag Katarzyna, nie powiedziałem o hashtagu, bo to rzeczywiście trzeba. A dla osób, które będą oglądały ten odcinek z odtworzenia, później wrzucę spis treści, będą rozdziały, więc możecie sobie spokojnie skakać po pytaniach, może rzeczywiście będzie tak i jest. Fajny live, my może temat książki trudny, to na live dobra energia. I tak to ma być rzeczywiście, panie i panowie, jesień, czy właściwie już jest zima kalendarzowa, ja nawet nie wiem, jest już zima kalendarzowa? Zima zaczyna w grudniu.
Mi ciężko powiedzieć, znaczy u mnie jest, ja mieszkam w Irlandii od dawna tutaj, znaczy to ciężko powiedzieć, bo tutaj jak jest lato, to pada. Jak jest wiosna, to pada. Jesień pada, a zimą bardzo, bardzo pada. No i dla odmiany, jak popatrzę to za oknem, pada, więc no ale i tutaj chyba też jakoś pory roku się wcześniej. No to jeszcze jesień, ale super akurat właśnie taka sprawa. Tak, zgadza się pani, panowie, wpisujcie hashtag Katarzyna. Właśnie można było dać Troszczyńska, ale jakbyście na swoich smartfonach, patrzcie, smartfony, nie komórki, jakbyście na swoich smartfonach pisali nit, może coś innego. O, proszę bardzo, Ironek nam pomaga, 22 grudnia zaszło. Bardzo dziękuję, bo też głowę straciliśmy. jakoś tak to rzeczywiście jest. Słuchajcie, dobra, Ludki, ostatnia szansa, żeby wpisać hashtag Katarzyna i będziemy losowali kolejną książkę. Przypominam, panie i panowie, taka książeczka, dobra rodzina, dobra książka. I lecimy. Nie, gdzie tutaj jest? Gdzie jest ten streamer? O, proszę bardzo. 3, 2, 1, 0, start. Osoba, która zostanie wylosowana, proszę o kontakt ze mną. Ja przekażę wszelkiego rodzaju dane do wydawnictwa i wydawnictwo będzie wysyłało. Proszę bardzo, Lancel, jesteś dzisiaj aktywny, stary, mówisz i masz. Powiedziałem ci, że cię załatwię? Powiedziałem? Nie powiedziałem, bo nie wiedziałem, że tak akurat wylosujesz, ale proszę bardzo, Lancel, masz jak najbardziej książkę od Katarzyny, także odezwij się do mnie. Akurat Lancel to jest jeden ze stałych widzów, także on akurat... Bardzo, bardzo fajnie, zresztą wczoraj żeśmy chyba gadaliśmy chyba do 4 rano, w ogóle dajcie spokój. Ale tak to jakoś jest. Lancel, odezwij się do mnie, jesteś na naszej grupie facebookowej, także nie ma problemu, zapraszam. Ja tutaj cię oznaczę, żebym wiedział co i jak. I tak dla odmiany pytanie od właśnie Lancela, a propos przenoszenia czegoś spoza naszych granic, była już takie próby, na Netflixie pojawiły się już dwie pozycje Haralda Cobena przeniesione na nasz gród. Widziała może pani? Oczywiście widziałam i trzy były przeniesione, bo... Tak. Proszę bardzo. No bo ostatnia, Boże, teraz naprawdę ja mam pokowitową mgłę. Ostatnia, co tam się działo na warszawskim osiedlu, to była trzecia przecież. To był Coben. Tak. No i w życiu nie pamiętam tytułu, no masakra. A już tutaj sprawdzamy. No, a może nie, bo tak, było nawet w głębi lasu. W głębi lasu było. Rację masz jednak, że, przepraszam pan, że dwie. Dwie. No. Lasu i teraz ten polski. Bo jeszcze są też inne Cobena i też są fajne i też je oglądałam. To jest Zachowaj spokój, to nowe tak, jest. Tak. Jeszcze to właśnie Magdalena Boczarska, Leszek Lichota i Grzegorz Damiącki. Także akurat tego jeszcze nie widziałem. Głębi lasu i tą. Oraz wszystkie trzy inne, które też były, one nie były na polskie, ale są na Netflixie, też widziałam. No i akurat w głębi lasu widziałem, ale akurat ten jestem, ja osobiście wiem, że to wstyd powiedzieć facet, który ma kanał o kulturze, o sztuce, o filmach i normalnie o serialach i nie ogląda nie wszystkiego. Proszę? Nie, ja nie jestem akurat tą osobą, która powie, o nie, polskie filmy to złe filmy, nie. No, są pewni twórcy, których staram się nie oglądać. Pozdrawiam Patrycjusza Wegetę. Rzeczywiście. Nie, no akurat to jest kolejny, że to powiem, nasz żart widzów. No jakoś tak się przyjęło, że... Mogę powiedzieć, no trochę oglądałam, ale... Jakoś, ja też, nawet powiem w ten sposób, że w Irlandii w kinie ostatnio pokazywali Botox. No inaczej, to był ostatni film Patrycjusza, który pokazywali i po tym filmie stwierdziłem, że to ja już dziękuję rzeczywiście. Moje serducho, ja wolę po prostu przez 2 godziny sobie patrzeć, jak mi trawa rośnie albo jak się woda gotuje. To naprawdę rzeczywiście jest dużo, dużo lepiej spędzony czas, panie i panowie. Katarzyna Troszczyńska, panie i panowie, przypomnę jeszcze raz, jest naszym dzisiaj gościem i gadamy sobie o książce, o jej debiucie solowym, bo nie o debiucie jako takim, więc wpisujcie pytania. Godzina, ja cię kręcę, my już godzinę gadamy normalnie. Długo, długo. W dobrym towarzystwie czas szybko płynie. Tutaj właśnie patrzę, jest pytanie, patrzą na wyniki ostatniego filmu Patrycjusza, to w Polsce już nie jest tak ogromnie popularny, jak to było kiedyś. Ja nic nie mówię. Formuła, patrzcie normalnie, nie będzie można z tego ani shorta zrobić, ani TikToka, bo tutaj zamknięta buzia. Ale ja mogę mówić, proszę bardzo, jestem... Jak ty mówisz? Jestem jak najbardziej, jestem mało za... No, co ci będę Ironku mówił? Dobrze wiesz, że pewna formuła się wyczerpuje i ileż można oglądać to samo w kółko, w końcu się ludzie wkurzyli. A dodatkowo, jeżeli robisz
film autobiograficzny o sobie i pisze scenariusz i tak dalej, to po prostu game over. Krótko mówiąc, Dobra rodzina jest już w sprzedaży, w planie jest jak mówiłaś, druga książka, dodatkowo jesteś jeszcze ghostwriterką. Czy ty w ogóle masz czas na życie prywatne? Bo to pytali się panie i panowie, czekaliśmy i w końcu się doczekaliśmy. Tak, bo to okazało się, że jedne targi, to że drugie. Katarzyna jest cały czas w rozjazdach. Czy rzeczywiście ten chyba syn, jak już wiemy mąż, bo potwierdził, czy masz dla nich czas, czy rzeczywiście to jesteś, cześć, spokojnie, dziękuję bardzo, widzimy się za 4 dni, bo jadę teraz do Wrocławia. Chciałby mój mąż powiedzieć, jak to z tym jest, no jak jest tak dużo, szczególnie jak piszę książkę, to ja niestety śmieję się czasem, że on jest taki święty, bo ja jeszcze na tym tak nie zarabiam, a pracuję jak po prostu, jakbym była wielką artystką i przede wszystkim milionerką, że tak sobie mogę pozwolić na to. Ja myślę, że to chyba każdy, kto pisze, musi mieć dobrego partnera i tolerancyjnego, nie chyba syna, tylko tolerancyjne dziecko. Tak, no. Ale potem też nie piszę, jestem bardziej dla ludzi, tak? Wiesz co, ja akurat... W tym momencie akurat odsłuchuję sobie na mojej aplikacji, nie będę mówił o jaką chodzi, ale cykl książek Michaela J. Sullivana i przed jedną z nich właśnie powiedział coś takiego, że dla mnie to było naprawdę hardkorowe, bo powiedział, że zanim jego książka pierwsza, bo napisał ich wiele, ale pierwsza książka, która odniosła sukces od momentu, kiedy zaczął pisać, minęło 18 lat. Mhm. I on cały czas pisał, cały czas tworzył, mówi, żona mnie wspierała, po prostu rewelacja, nie musiałem nigdy iść do pracy. No, wiadomo, że akurat pisanie jest pracą samą w sobie, więc rzeczywiście dosyć poważnie, ale słuchajcie, 18 lat facet pisał i pracował na swój sukces. Więc uwierzcie mi, to rzeczywiście jest dobrze. Czy warto się poświęcać w te wszystkie rodzaju targi, spotkań z czytelnikami, jakimiś tam ludźmi na YouTubie, którzy rzeczywiście coś tam gadają, czy no i tak po wszystkiemu sobie siadasz i mówisz, kurczę, ale po co, no rzeczywiście, przecież ja bym mogła spokojnie pracować jako dziennikarka dla tego WP, czy gdzieś dla innej. Nie chodzić, nie jeździć, nie kombinować, tylko rzeczywiście mieć spokojne, no może nie od 9 do 5, ale spokojnie mogłabym być w każdy weekend w domu. Wiesz co, no nie, no bo ja tak żyłam i powiedzmy sobie szczerze, że ja słabo mam z takim podporządkowywaniem się i systemem i zawsze byłam w tym słaba, natomiast im byłam starsza, tym bywałam gorszym pracownikiem, tak? Więc myślę, że na całe szczęście dla tych ludzi ja już nie jestem u nich na stałe, bo to naprawdę ja nie chciałabym z kimś takim pracować. Natomiast wydaje mi się, że jako autorka jestem już trochę lepsza. I nie, uwielbiam te spotkania i tak dalej i nawet jeżeli teraz jeszcze nie zarabiam na tym, to właśnie wspomniany przykład, plus na przykład bardzo mnie wzruszył ostatnio Marcin Dorociński, który powiedział, ile razy próbował, oczywiście on ma wielki talent i na pewno nie wszystkim nam się tak uda, natomiast myślę, że może się udać tyle, że po prostu jest fajnie. Bardzo w to wierzę i na szczęście moi bliscy też w to bardzo wierzą. Przypomnę panie panowie, że chodziło o to, że Marcin Dorociński wystąpi w najnowszej części filmu Mission Impossible i jak to ładnie powiedział, 10 lat próbował przebić się na zachód. Oczywiście pomogły mu w tym role w serialach Viking czy chociażby Gambit Królowej i albo 1000, albo 10 000, ale mi się wydaje, że 1000 tak zwanych self-tape'ów, czyli kiedy jest jakaś rola, dostaje od swojego agenta, on bierze po prostu scenariusz, czyta, nagrywa siebie i 1000 takich filmików, to oczywiście zwane do producenta, wysłał i dopiero zaskoczyło. Więc słuchajcie, 18 lat, tutaj 10 lat, 1000. Uwierzcie, nie wiem, czy ja jeżeli... 18, żebym ten... No ale dobra, no. Uwierzcie, słuchajcie, jeżeli coś robicie, to róbcie to cały czas, jeżeli to wam sprawia przyjemność, to rzeczywiście może w końcu się uda się w końcu, trzeba być, wiecie, szklanka jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta. Czy chce pani się zamknąć w jednym konkretnym gatunku literatury? No myślę, że chodzi o true crime. Czy spróbuje pani czegoś innego? Nie, chyba nie chcę się zamknąć. Teraz ta książka będzie bardziej obyczajowa z wątkiem kryminalnym, tak bym to ujęła. Ale kiedyś jeszcze bym chciała napisać taką książkę, która jest bardzo inspirowana na prawdziwej historii, nawet bardziej niż ta moja. Czyli na przykład mieć zgodę bohatera i z nim zrobić. Zresztą jest taki.
Słuchajcie, pomysłów jest mnóstwo, tylko czas. Czas trzeba rzeczywiście siąść spokojnie, ogarnąć to. I jeszcze pytanie od Jurka. Czy czytuje Pani jakichś autorów tak zwanych książek prawniczych? To znaczy prawnik jest głównym bohaterem, oprócz na przykład Mroza. Chodzi o autorów typu John Grisham. Nie, właśnie mało. Mroza nie czytam. Czytałam jakieś dwie książki, po prostu oglądałam filmy. Grishama tak czytałam. To więcej to tych nazwisk nie pamiętam. Ale nie, akurat nie jestem wielką fanką. No i w tym momencie, Jurku, już dokładnie wiesz. To akurat mnie w sumie może nie to, że nie dziwi, ale ja sobie zdaję sprawę oczywiście z tego, że nie wszyscy muszą... Słuchaj, Jurku, ty lubisz książki prawnicze na przykład, my niekoniecznie. Ja na przykład spytałbyś się... Spytałbyś mnie dawno temu, to powiedział, że najlepszym autorem jest Karol May. I rzeczywiście był. A potem się dowiadujesz wiele lat później, że on siedział w więzieniu i tamtąd napisał książki, no ale... Ale to... Insza inszość, tak? A to polećcie kogoś dobrego. Wrzućcie w komentarzu swojego ulubionego autora, napiszcie jaki gatunek, bo może się okazać tak, że wrzucicie nam kogoś, kogo na przykład nie znamy, a rzeczywiście warto przeczytać. Umówmy się, że nie musicie nam już proponować twórczości Blanki Lipińskiej. To sobie możemy... Ja nic nie powiedziałam, no. Ja mogę takie rzeczy gadać. Ja nie mogę. Powiem wam, drodzy widzowie, ostatnio za gadanie takich rzeczy dowiedziałem się, że słuchaj, na to jest paragraf skruch, więc albo się odszczekasz, albo musiałem się... Nie, no ale nie musi się podobać. Nie, no chyba to nie. No, nie, to było inaczej. Ale nie, to zgadza się. Ja osobiście ostatnimi czasy bardzo, jaki mam taki okres, że oprócz tego, że powieści typu true crime, bardzo lubię fantasy. Stało się to, że odkryłem na nowo odkryłem Tolkiena, no i okazało się, że jest dobrze. Proszę bardzo. Aneta Matuszewska, ja uwielbiam Katarzynę Troszczyńską, kocham to, jak ona pisze. Proszę bardzo. Koleżanka. Ale bardzo dobrze, że jest. Dziękujemy bardzo, Aneto, że czytasz, że słuchasz, że znasz, więc w porządku. Także nam to jak najbardziej nie przeszkadza. A ja, panie i panowie, po raz chyba ostatni przypomnę wam, że dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna Troszczyńska, autorka. Tak, i rozmawiamy sobie o jej najnowszej książce, czyli o dobrej rodzinie. Miesiąc temu, nawet niespełna miesiąc temu. Nie no, za kilka nie będzie. Ukazała się 9 listopada, panie i panowie. Świeżynka. Tak więc jak najbardziej wbijajcie, kupujcie na czacie. U góry jest przypięty link. Możecie jak najbardziej sobie ogarnąć. Słuchajcie, 25 zł. No. To tu dużo mówić, panie i panowie. Ja bym tak, miałem powiedzieć, za to kupicie tylko kilka litrów benzyny, ale no ja nie wiem, ile kosztuje benzyna teraz w Polsce. Pewnie chyba z 6 czy 7 zł za litr. To jakoś tak. Rzeczywiście, więc słuchajcie, no. Warto bardzo skorzystać. Tutaj widzę, że są pierwsze tytuły. Tom Clancy, jeśli chodzi o sensację, Robert Harris, jeśli chodzi o książki z historycznym wątkiem, ale to znani autorzy. No to rzeczywiście. Zapisuję. Zostawcie to, zrobię screena. O, elegancko. Dobra. Bardzo dziękuję. Wrzucajcie ludki. Tytuł naszego dzisiejszego odcinka jest dosyć przekorny. Czy dobra rodzina to dobra książka? No i oczywiście na to jest mnóstwo odpowiedzi. Ktoś powie tak, rzeczywiście bardzo mi się to podoba, jest super. Inny powie, nie no, ja akurat czegoś innego oczekiwałem. Ale jako autorka, czy jesteś zadowolona z tego, jak ta książka, jak z finalnego produktu? Czy rzeczywiście jest coś, przeglądając książkę, mówisz, kurczę, ale tutaj powinnam ten wątek inaczej powiedzieć, albo nie powinnam pisać komórka, tylko na przykład coś innego. Czy jesteś w 100% zadowolona z książki? Mówisz, tak chciałam napisać, tak napisałam, rzeczywiście jest wszystko rewelacyjnie. No wiesz, to takie trudne pytanie, bo chyba jako taki powinnam powiedzieć, że tak, jestem zadowolona, żeby to tak brzmiało, że jestem taka pewna siebie. No nie jestem zadowolona w takim sensie, że nie, że uważam, że to jest złe, bo ja jej nie przeczytałam, ja się jej boję przeczytać. Ostatni raz ją czytałam, jak tam nosiłam poprawki, natomiast no wiesz, to zawsze chyba autor, i to mi dużo osób mówi. Ja ostatnio byłam na kursie z Robertem Małeckim, pisarzem, i on powiedział, że ludzie nigdy, że mało kto jest zadowolony i wszyscy chcą potem poprawiać i uważają, że zrobiliby to lepiej i inaczej. I jak zawsze powiedział wtedy, że najlepiej nam się pisze to książka, gdzie dopiero... Popatrzcie, to Wi-Fi w tym hotelu naprawdę rzeczywiście daje się we znaki.
Pani Katarzyna, znowu w tym momencie jest taka troszeczkę poza szekspirowska. Zobaczymy, może za chwilę się pani Kasia pojawi, wtedy połączymy się znowu. Tutaj widzę, podrzucać Iron pisze, patrząc na mój profil i nikt chyba nikogo nie zdziwi, że moim ulubionym autorem jest George R. R. Martin. Oczywiście, że nie. A poza tym Ionesbo, Harlan Coben, Szczepan Twardoch, Wojciech Tochman. Proszę bardzo, o Wojciecha Tochmana nawet nie kojarzyłem. Bardzo mnie to cieszy. Dean Kuntz. No i teraz właśnie mówisz to, co ja lubię usłyszeć, więc bardzo mnie to cieszy. A Łzy Smoka, Dina Kunca, powiem ci, Ironku, to jest moja ulubiona książka. Tutaj jeszcze widzę, że dorzuca Dariusz. Ja lubię i obecnie czytam książki Andrzeja Pilipuka. Pisze lekkie komediowe opowiadanie. Jednym z jego głównych postaci jest Jakub Wędrowicz, wioskowy egzorcysta, alkoholik. To samo w sobie już brzmi ciekawie, aż też sobie właśnie później sprawdzę. Bo, i to jest dobre, bo no, okej, ja wiem, że w sumie nasz łączą filmy, łączy to rzeczywiście, co lubimy, ale każdy z nas, no, nie odkryje tej żadnej Ameryki, jest inny i my rzeczywiście lubimy inne rzeczy, więc to jest fajne, że rzeczywiście mamy swoje jakieś tam kolekty, mamy grupę ludzi, którzy interesują się filmami, ale potem się okazuje, że dobrze, wiecie, Marcin obejrzy ten film, obejrzy ten serial, nagle okazuje się, że kurczę, on ten rzeczywiście jest pokazany z tej strony, której ja się nigdy w żaden sposób nie spodziewałem. Marcin, czy spotkamy się na Nowy Rok? Jak zawsze się spotkamy, będzie live chyba na Instagramie twoim. O, proszę bardzo. I Katarzyna pojawiła się. Dzień dobry, witam ponownie. Cały czas tutaj zawiesza, wiesz, nie wiem, co się dzieje. Okej. Okay. Tutaj widzę, w międzyczasie wrzucili kilku autorów, jak na przykład Szczepan Twardoch, Wojciech Tochman, Jakub, wróć, Andrzej Pili, Puk, więc rzeczywiście jest kilka ciekawych nazwisk. Super, bardzo dobrze. Wydaje mi się, że chyba jest pora, ażeby rozdać trzecią, ostatnią książkę, bo my już gadamy ponad godzinę, panie i panowie, ale wiecie, że w dobrym towarzystwie czas szybko płynie. No ale kiedyś rewelacyjnie słyszałem streszczenie, może nie streszczenie, ale stwierdzenie, jak to jest z tym czasem, że kiedy chwycisz gorącą patelnię, to każda sekunda jest jak godzina, a kiedy spotykasz się z fajną osobą, to każda godzina jest jak sekunda. Rewelacyjne naprawdę stwierdzenie, że coś tak jest. Właściwie miałem jakiś hashtag dać chyba syna, ale to byłoby za długo. Nie no, przepraszam bardzo. Może niekoniecznie. Nie. Widziałam to. Dobrze, niech będzie po prostu. Panie i panowie, wpiszcie mięta, ale mięta po prostu, mięta wpiszcie, bo wiadomo, że nie wszyscy mają polskie znaki od wydawnictwa Mięta, które rzeczywiście ufundowało te wszelkie rodzaje książek, czyli Mięta, M-I-E-T-A, hashtag Mięta i rzeczywiście możecie dostać książeczkę, jest to ostatnie losowanie, a pani Katarzyna nam znowu chyba się w mima bawi. No, nie, ale jestem tak trochę na szpilkach. Nie, chodzi o to, że nie ma zdjęcie jest, mamy zdjęcie, mamy stop klatkę zrobioną, nie wiadomo o co chodzi. Tak, ja was widzę, w sensie ciebie. Możesz dość oglądania mnie, wiesz, już po prostu mi kompuj, dosyć, już się nie pokazuj. Słuchaj, to w takim układzie ja cię, że tak powiem, wywalę na chwilę z live'a, ja bym mogła się połączyć powtórnie, może to rzeczywiście pomoże, dobrze? Dobra. Okej, okay, tutaj ciach i wywalić panią Katarzynę. Tak, proszę bardzo, dziękuję bardzo, wpisujcie ładnie, jest w tym momencie już kilka rzeczy. Kiedy zrobisz mostek, to każda sekunda jest jak godzina, pisze Iron. No, są takie rzeczywiście rzeczy, które sprawiają, że czas śmiga bardzo, bardzo szybko, no i jakoś to wygląda tak, nie inaczej. Panie i panowie, wpisujcie hashtag Mięta i będziecie dostawali, no ktoś oczywiście dostanie książkę od wydawnictwa Mięta, bo ona, oczywiście o nią chodzi jak najbardziej, dobra rodzina, dobra książka. Tutaj Katarzyna pewnie za chwilę się połączy, więc jej powiem, ale gdyby mi powiedziała, że jest w 100% zadowolona, że książka jest perfekcyjna, idealna, no to bym się zastanawiał, ale o co chodzi, bo rzeczywiście wydaje mi się, że każdy twórca w głębi duszy po jakimś tam czasie mówi, kurczę, ale tutaj można byłoby zmienić, tą można byłoby scenę filmową nakręcić inaczej, albo tutaj muzyka mogła być zrobiona, ale ten wątek również bym dodał, usunął i tak dalej. Jestem. No i jest pani Katarzyna, proszę bardzo, panie i panowie. Więc wpisujcie, bo to jest ostatnia szansa na to, żeby przytulić książeczkę. Dobrze wiecie, pisaliście, że wszystko drogie, no to w tym momencie macie szansę, żeby dostać takową książeczkę za darmola.
i sobie sprawdzić, czy dobra rodzina jest dobra. I słuchajcie, losujemy. Ostatnia szansa. 3, 2, 1, 0. Lecimy. Kto tym razem będzie szczęśliwcem? Albo szczęśliwcem? Nie, chyba nie ma takich. Dobra, nieważne. Do kogo powędruje książka? Iron. No Iron Targaryen. Proszę bardzo, Ironek, otrzymujesz książkę. Odezwij się do mnie. Chyba jesteś na Facebooku, także jak najbardziej. Bardzo, bardzo nas to cieszy. Podoba mi się to streamyardowe losowanie, przynajmniej nie ma kombinowania, że a, bo tamto, to sobie oznacza, że to Ironek otrzymała. Dobrze, panie i panowie. Katarzyno, czy chciałabyś naszym widzom coś jeszcze powiedzieć, no jako poczytna i bardzo popularna niedługo, jeszcze bardziej autorka książek, której dobra rodzina wejdzie do kanonu lektur szkolnych, jak dobrze wiemy. Właśnie. No po prostu życzę mi powodzenia i mam nadzieję, że wam się spodoba dobra rodzina, jak ktoś będzie czytał. I ja będę czytała te wszystkie książki, które żeście polecili. Słuchajcie, link do Instagrama Katarzyny będzie oczywiście w opisie, możecie wejść. Słuchajcie, dajcie, co się daje na Instagramie? A, obserwacje, obserwuj, tak. Ja, czasami się kręcę, bo ja jestem głównie YouTube'owy, no ale rzeczywiście tutaj są serduszka, tu są subskrypcje, tu i tak dalej. No. Tak, dokładnie wiecie, jak to jest. Dziękuję bardzo panie i panowie za dzisiejszy odcinek. Ironek, odezwij się, super, nie ma problemu. Naszym gościem była oczywiście Katarzyna. Widzimy się za tydzień, jak zawsze, 21:30 czasu polskiego, no bo wiecie, że ja nadaję z Irlandii, a poza tym wy, nie wiem czemu, ale ostatnio najczęściej oglądacie z Ameryki. Rewelacja, no ale chyba nie na żywo, bo to jest inaczej. Widzimy się za tydzień i do zobaczyska, panie i panowie. Cześć. Do zobaczyska.